Bardzo gorąco witamy w wyjątkowym odcinku programu Gości TVM, bo również u nas dzisiaj wyjątkowi goście, a szczególnie młodzieżowy prezydent miasta, czyli gość szczególny. Dzień Dziecka już za nami, a prezydent Mysłowic Młodzieżowy jest razem z nami w studiu. Witam serdecznie. Dobry. Dzień dobry. To może przedstawię. Razem z nami jest Dominik Głaz, właśnie młodzieżowy prezydent miasta Mysłowice, STKZU. Tak. A także Magda Podsiadło, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta. Witam serdecznie. To prezydencie, to za chwilę do ciebie przejdę. Zapytam najpierw tej Magdę. Odbył się konkurs, z którego wyłoniono właśnie młodzieżowego prezydenta miasta Mysłowice. Co to był za konkurs? Co roku Młodzieżowa Rada Miasta organizuje dwa konkursy. Jest to konkurs plastyczny i konkurs taki jak ten, który właśnie Dominik wygrał. To jest konkurs Zostań Młodzieżowym Prezydentem. Zawsze mamy jakąś fajną historyczną okazję, bo organizujemy ten konkurs przy współpracy z miastem Mysłowice, z Muzeum Mysłowice, z miastem Mysłowice. W tym roku to jest stulecie przyłączenia Śląska do Polski, dlatego też przewodnim takim hasłem tego konkursu była stuletnia fala zmian. No i uczestnicy mogli wykonać albo plakat, albo jakiś taki krótki reportaż, który pokazywałby te zmiany stuletnie w naszym mieście. Dominik fantastyczny plakat wykonał, sięgnął głęboko do historii naszego miasta i zwyciężył. No to już wiemy, jak to się stało, że jesteś razem z nami. Dominiku, to teraz zapytam, proste chyba pytanie, tak na dobry początek. Jak czujesz się w ogóle w roli prezydenta miasta Mysłowice? Nie tak, jak zakładałem. Jest o wiele tak jakby luźniej, niż zakładałem. Myślałeś, że tak wszystko jest taka sztywna atmosfera i tak dalej, a jednak tak. To nie tak do końca jest, tak? Nie tak do końca. Miło. Wszyscy są fajnie nastawieni do mnie, do otoczenia. Pan prezydent oczywiście jest najlepszy z nich wszystkich. No właśnie, jak spotkałeś się z prezydentem, rozmawialiście, to jak zostajesz przyjęty przez prezydenta? Zaskoczony jesteś, że tak, wiem, że to dla Dominika taki, bym powiedział, dość stresujący dzień jest chyba dzisiaj, prawda? Od samego poranka. Tak, no ale tak jak Dominik powiedział, staraliśmy się zgotować mu taką atmosferę bardzo przyjazną. Taką, żeby nie miał żadnych stresów, żeby ten Dzień Dziecka był dla niego tylko przyjemny i żeby się poczuł po prostu wyróżniony, tak jak na to zasługuje. Dominik, przygotowałeś plakat, który wygrał w tym konkursie, o którym była mowa przed momentem. Tak. W co tym plakacie pokazałeś, gdybym tak mógłbyś go nam opisać w kilku zdaniach? Pokazałem w nim listy ze zdjęciami z starych Mysłowic. Sprzed 100 lat, które znalazłem w internecie. Oczywiście dodałem też logo Mysłowic na środku plakatu. Przygotowałeś plakat, więc domyślam się, że gdzieś tam takie twoje oczko w głowie i ewentualnie z tym wiążesz przyszłość, to jest grafika komputerowa, tak? Tak. Mhm. Co, powiedz nam więcej o tych swoich zainteresowaniach. Ogólnie jestem na profilu mechatronik. Chodzę do szkoły CKZU w Mysłowicach. Uwielbiam szkicować, rysować, malować. Próbuję się nauczyć właśnie dużo stylów kreskówkowych, jak i tych realistycznych. Dużo rysuję też zwierząt. Czyli z tym wiążesz przyszłość, grafika. Tak, grafika komputerowa. Ale też wiem, że interesuje się między innymi językiem japońskim. Język japoński jest trudny do pojęcia, ale jak już się zaczyna go uczyć, to rozumie się, że język ten jest oparty bardzo na tradycjach, które obowiązują w Japonii. Język japoński ma trzy systemy znakowe. Hiragana, katakana i kanji. Oczywiście jest taka jakby wersja zangielszczona. To się nazywa romaji. I jest to po prostu z normalnym alfabetem. Mógłbyś nam coś tutaj powiedzieć? Przywitać się na przykład po japońsku z naszymi widzami? Ohayo, watashi wa Dominik des. Czyli tak nam się przedstawiłeś teraz. Tak. Proszę powiedzieć, opiekuje się pani Młodzieżową Radą Miasta. Jak pani widzi w ciągu tych ostatnich lat, jak młodzież próbuje, powiedzmy, te swoje pomysły przełożyć na tą rzeczywistość, że często pojawiają się, widzę, na różnego rodzaju imprezach i tak dalej, pomagają i że pewna część ich pomysłów już jest realizowana. Jak to wygląda? Zgadza się. No, młodzież ma bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo chcieliby robić. Nie zawsze ten czas i nasz, i ich na to pozwala.
Ale rzeczywiście bierzemy udział w wielu projektach. Teraz na przykład bierzemy też udział w takim projekcie klimatycznym. Byliśmy w Warszawie, zaangażowaliśmy szkoły do tego, żeby chciały porozmawiać o klimacie, o w ogóle degradacji klimatu. Nawet spotkałam wczoraj Dominika przy okazji takiego audytu klimatycznego, takiej debaty klimatycznej w CKZiU. Też się tam angażował w ten projekt. Oprócz tego mamy też duży projekt międzynarodowy, który się nazywa SEIUF i też w przyszłym tygodniu, nie przepraszam, za dwa tygodnie przyjeżdża do nas duża delegacja z różnych krajów i też Młodzieżowa Rada będzie w to zaangażowana. Więc jakby jest odzew z ich strony na nasze pomysły, ale też oni mają bardzo dużo pomysłów. Na przykład zaplanowali potańcówkę dla młodzieży mysłowickiej, która miała się odbyć wkrótce, no ale niestety tutaj zachodziłyby nam te terminy z dniami Mysłowic, więc pewnie się odbędzie na koniec lata dopiero. No ale tak jak mówię, oni rzeczywiście przychodzą zawsze na spotkania robocze i mają bardzo dużo pomysłów, które my oczywiście chcemy im umożliwić realizować. Jak pani tak ogląda tą młodzież, to widzi pani, że to przetarcie z dorosłością, bo są takie sytuacje, kiedy muszę jednak pokazać, że nie są młodzieżą, nie są dziećmi, tylko już są dorośli, prawie dorośli. To gdzieś skłania do takiej jakby do takiego większego zaangażowania z ich strony? Tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Zresztą nasza przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta jest już osobą dorosłą i jest już studentką, dlatego że nam z powodu pandemii tak bardzo przeciągnęły się te wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Musieliśmy robić uzupełniający nabór, że po prostu nam się Zosia, że tak powiem, brzydko zestarzała. No ale w kontekście tych pozostałych osób rzeczywiście ten prestiż skłania ich do tego, żeby bardziej się angażować. Jak tak obserwuję życie Dominika, to no, łatwe zadanie to nie jest, prawda, być prezydentem, młodzieżowym prezydentem miasta, ale wicemarszałek tej roli chyba rzeczywiście spełnia się bardzo dobrze dzisiaj, w ciągu tego całego bardzo, dnia. Bardzo muszę przyznać, że Dominik bardzo szybko się uczy, bardzo łatwo nawiązuje kontakty, bardzo dobry ma kontakt z dziećmi, tam w tych warsztatach takich plastycznych gdzieś tam się wykazał i też bardzo fajnie sobie poradził. No i ogólnie myślę, że ma chłopak potencjał ogromny. Czyli Dominik, gdyby ktoś, panie prezydencie, może tak powiem, gdyby ktoś w przyszłości chciał jakiejś twojej porady graficznej, to jesteś w stanie mu pomóc, jeśli chodzi o te działanie w tym, co tak lubujesz najbardziej, czyli w grafice komputerowej. Tak. No to cóż, to ja życzę jeszcze wszystkiego dobrego. Może w przyszłości będziesz tutaj siedział na tym fotelu jako prezydent miasta Mysłowice. Kto wie, co jeszcze czas pokaże, tego nigdy nie wiemy. Więc gratulacje dla ciebie jeszcze raz wygrania konkursu, tego, że mogłeś być prezydentem Mysłowic w ciągu tego jednego dnia. No i powodzenia życzymy, także miejmy nadzieję, że to też gdzieś dla ciebie będzie takie pouczające na przyszłość, jak wygląda kwestia właśnie takiego to stanowiska, jakim jest prezydent miasta. Także myślę, że będzie dobrze w przyszłości. Tego ci życzymy, Dominik. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi był Dominik Głaz z CKZiU, mysłowicki, czy też młodzieżowy prezydent miasta Mysłowice, a także pani Magda Podsiadło, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta. Dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. To był Gości TVM. Dziękujemy. Do zobaczenia.